Awaria została zdiagnozowana już w piątek w godzinach popołudniowych, gdzie widać było w skrzyżowaniu lekkie ugięcie asfaltu. Nie było wiadomo, co jest przyczyną tej awarii, czy to jest podmycie, czy to jest kanał. Powiększyło się zapadlisko, powiększyło się obniżenie terenu asfaltu w niedzielę, gdzie zostało do dyspozytora naszego przedsiębiorstwa przez osobę przejeżdżającą tamtędy zgłoszony ten fakt. Oczywiście nasi pracownicy natychmiast w godzinach wieczornych, nocnych podjechali. Okazało się, że to zapadnięcie jest zdecydowanie większe niż kilka godzin jeszcze wcześniej. Natychmiast rozpoczęto pracę zabezpieczenia tego terenu, zostały ułożone bariery ochronne. Zostały również ściągnięte w godzinach nocnych w niedzielę służby techniczne diagnostyki sieci wodociągowej, które szukały przyczyny, ponieważ woda nigdzie nie wychodziła. Jeżeli woda wchłania się w grunt lub odpływa niezauważalnie, to jest bardzo ciężko ją namierzyć. To tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu. My takim sprzętem dysponujemy. Są to geofony, które umożliwiają identyfikację miejsca awarii. I taką awarię w niedzielę, w godzinach nocnych zidentyfikowaliśmy na sieci wodociągowej. Prace zostały prowadzone w poniedziałek z samego rana, ale okazało się, że te awarie są dwie. Nie jest to awaria w chodniku, tutaj od ulicy Krakowskiej, która była usunięta niemalże natychmiast w godzinach dopołudniowych w poniedziałek. Okazało się, że jeszcze jest jedna awaria, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie tego załamanego, rozszczelnionego kanału zlokalizowanego w centrum całego skrzyżowania. Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu podjęliśmy się działań w godzinach późnowieczornych. Awaria na sieci wodociągowej została usunięta, tym samym został również naprawiony fragment kanalizacji deszczowej tutaj w tym rejonie, w rejonie studni zlokalizowanej w centrum skrzyżowania. Pracę zakończyliśmy w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 3:00, natomiast wróciliśmy oczywiście też w to miejsce, żeby dodatkowo doszczelnić tą kanalizację burzową.